Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna piękna partia z Mistrzostw Polski, tym razem mistrz międzynarodowy Paweł Teclaw, 18 latek, który robi furorę na tych zawodach, mierzy się z Robertem Kępińskim. Bardzo. Solidnym arcymistrzem, już z wieloma sukcesami na koncie. Piękna partia przed nami w obronie sycylijskiej w wariancie Najdorfa. Zapraszam serdecznie. Tutaj pragnę nadmienić, że Paweł Teclaw jest multimedalistą mistrzostw Polski juniorów. Szczególnie złoty krążek go tutaj zawsze interesował i takie też zdobywał. Przejdźmy do rzeczy. Paweł rozpoczął ruchem E4, Robert C5. Paweł też jest takim zawodnikiem, który bardzo lubi grać ostre szachy, w ogóle się nie boi konfrontacji, skoczek na F3, D6, z kolei Robert Kępiński, moi drodzy, jest jednym z lepszych specjalistów w obronie Najdorfa, w partii, w obronie sycylijskiej, w wariancie Najdorfa jest niezłym graczem, zawsze to stosował w swojej karierze, znaczy nie zawsze, ale w przeważającej części, po biciu tutaj w centrum, skoczek zagrał na F6, oczywiście skoczek C3 bronimy, posunięcie A6, Klasyczna y, obrona sycylijska w Dorfa, Moi drodzy, teraz Paweł Teclaw zagrał y, nieco rzadsze posunięcie, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby troszeczkę przeciwnika zaskoczyć i uzyskać pozycję, która może być y, nieco inna niż zwykle. Jest ruch skoczek B3. Aczkolwiek taki ruch już y, widywałem na arenach szachowych. Tutaj to posunięcie y, po prostu, no, wiecie, aktywnie stoi skoczek na E5. I tak naprawdę... Schodzi na plan boczny. Dlaczego w ten sposób grają białe? No, powiem szczerze, może głównie chodzi o to, żeby tutaj po takim ruchu E5 ten skoczek już był na B3 i można próbować grać goniec G5 z opanowaniem punktu D5. Nie mnie to w zasadzie oceniać, nie są to moje pozycje, lecz tak się domyślam, tak sobie wnioskuję logicznie. Moi drodzy, ale przejdźmy dalej. W partii został wyprowadzony skoczek na C6 i goniec na E3. Naturalna rzecz, w ten sposób tutaj można gońce wyprowadzić bez problemu. Tutaj też nastąpiło w tym momencie E6. No właśnie, taki tutaj jeżek się ustawił w centrum. I teraz nieco zaskakujące posunięcie Hetman E2. Dlaczego Hetman E2? No, zasłania gońca, tak trochę nielogicznie to wygląda, lecz sycylijska i w ogóle takie ostre warianty charakteryzują się na pewno takimi niekonwencjonalnymi zagraniami, które dają możliwość zagrania w ogóle innej pozycji niż zwykle. I myślę, to znaczy tak, no w tej sytuacji akurat to jest całkiem normalny, pewnie teoretyczny ruch, to znaczy to jest na pewno teoretyczny ruch i plany na przykład mogą być takie, że Białe tutaj chcą zrobić długą roszadę, a ten goniec zablokowany, on tam oczywiście może przez G3 wyjść albo przez znaczy przez G2 jak się poruszymy, G3 lub G4 nawet. Więc Hetman 2 normalny ruch, Hetman C7 spotyka się w Sycylu bardzo często, no i tak jak już wspomniałem, została zrobiona roszada i w tym momencie tutaj Robert zagrał jak najbardziej dobre posunięcie, jest to ruch B5. Tradycyjne zagranie w obronie sycylijskiej, pionek się zawsze przyda do ataku na króla z tej strony i tutaj goniec również na b7 w sobie fajnie wchodzi. Zostało zagrane g4 i teraz czarne zagrały taki ruch, no powiedzmy zaczepny. Aczkolwiek wyprowadzenie gońca na pewno byłoby całkiem w porządku. Skoczek zagrał na E5. Zauważmy, że dwa skoczki tutaj atakują pionka. Jeżeli jeden z tych skoczków zostanie odpędzony takim ruchem jak G5, oczywiście tak też poszło, to tutaj skoczek ląduje na D7. I to jest całkiem ciekawy i tradycyjny układ w obronie sycylijskiej. Nastąpiło F4. Zobaczcie, te centrum u białych zrobiło się bardzo szybko, bardzo szybko, mocno, no, Zrobił wybaczcie, zagalopowałem się trochę w myślach stworzone szybkie centrum przez białe odpędza w ogóle figurę no i w tym momencie ten skoczek musi oczywiście gdzieś uciekać, jest to ruch C4 nie przedłużając, tutaj C4 jest jak najbardziej dobrym, dobrą placówką dla czarnego skoczka, lecz w tego typu układach, moi drodzy, tutaj naprawdę trzeba bardzo uważnie grać i być mega przygotowanym bo Mnogość posunięć, jakie tutaj występują, jest naprawdę ogromna. I teraz jak zagrać białymi? Zauważcie, że tutaj czarne atakują bardzo silnego gońca. Czy tym gońcem odchodzimy? Owszem, odchodzimy, i bardzo sprytne zagranie gońcem na D4. Zobaczcie, że ten goniec jest na polu w ogóle centralnym i świetnie tutaj jest ustawiony na przestrzał z wieżą, można powiedzieć w ten sposób, i prowokuje czarne do zagrania ruchu E5. Lecz od razu powiem, że e5 będzie bardzo słabym ruchem z uwagi na opanowanie punktu d5 przez skoczka. Stępem jeszcze byśmy zaatakowali hetmana, byłoby bardzo ciężko grać czarnymi, więc taki ruch na pewno nie wchodzi w grę. Robert doskonale o tym wie i zagrywa goniec b7, również ciekawie to wygląda i goniec zagrał na h3. Ciekawy ruch. Myślę, że większość z nas tutaj od ręki, jakby musiała zagrać, to byłby to ruch, goniec Giedwa, żeby jednak bronić tę wieże i utrzymać tutaj w centrum pionka. Tutaj goniec na H3 zostało zagrane i długa roszada, o dziwo, ale też takie rzeczy się spotyka w obronie sycylijskiej. Moi drodzy, i teraz bardzo sprytnie tutaj zaczyna grać Paweł Teclaw. Robi takie posunięcie, które spowoduje, że będzie bardzo fajna walka o punkt D5. Na ten moment wygląda to dosyć Abstrakcyjnie, co zaraz tutaj zrobimy, lecz pewnie przychodzi nam do głowy ruch F5, że jeżeli będzie przepchanie, no to wtedy skoczek ma tutaj placówkę. Lecz to nie jest ruch F5, bo pamiętajmy, że my też puszczamy pole E5 dla dwóch silnych tutaj skoczków, więc jest to ruch Hetman H5. I teraz o co chodzi? Przecież Hetman wszedł sobie na skrzydło, a my walczymy o punkt D5. Mianowicie, jeżeli tutaj by nastąpiło takie zagranie pod tytułem skoczek z D. Na b6 na przykład To o ten punkt można zawalczyć Grając g6 W ogóle e, niesamowite e, Ciekawe zagranie Dlaczego? Dla, Dlatego, że no, zbić tym nie wolno no. Jedyne bicie słuszne to jest e, tutaj Moi drodzy i goniec e6 z szachem Spowodowałby to, że punkt d5 byłby zdobyty Oczywiście hetmanem Przy okazji by trzeba było e, uciec e, Jasne, że Czarne nie muszą reagować w tym momencie i nie ruszać pionka. Odejście królem byłoby pewnie jak najbardziej słuszne. A tutaj, bicie jednego pionka w tym momencie, no nic może, znaczy coś by dawało na pewno. Tutaj osłabienie lekko na ale czarne myślę, że koordynują figury, mo, może grają. Potem G6, goniec G7. A przepraszam najmocniej, G6, goniec G7 nie można, gdyż tutaj goniec stoi. Co jest dzisiaj, moi drodzy, 2 maja? I teraz tak w tym momencie. Po Hetman H5 nastąpiło B4. No właśnie, szybki atak, prawidłowy, dobra odpowiedź, lecz odpowiedź tutaj Pawła Tetzlawa myślę, że wielu z nas zaskoczy. No, powiem szczerze, chłopak jest bardzo odważny, a do odważnych tutaj świat należy. No, oczywiście szachiści odważni osiągają duże sukcesy. Moi drodzy, Paweł zbił pionka na F7, tak po prostu. Zbił pionkę na F7, i tutaj e, Robert oczywiście odbił, a Paweł spokojnie odbił pionka. I tak naprawdę e, białe mają figurę mniej, lecz e, wierzcie, lub nie, ta pozycja jest. Równa według silnika, ale ta równowaga jest bardzo dynamiczna, dużo będzie tu się na pewno działo. Przede wszystkim zobaczcie, że rzeczywiście tutaj pionek, lecz na E6 również. I teraz Robert podejmuje taką decyzję i zagrywa skoczkiem na B6, co się wydaje naturalnym zagraniem. Oczywiście ten pionek leci, ale to pamiętajmy, że jak mamy figurę więcej, no to możemy sobie pozwolić na oddawanie pionków, jeżeli istnieje taka potrzeba, jeżeli chcemy rozwijać figury, no to możemy te pionki oddawać. I teraz, moi drodzy, no cóż, Robert mógłby zagrać na przykład D5. Troszeczkę lepsze posunięcie, no to się oczywiście łatwo mówi, jak się analizuje, ale zobaczcie, że ten goniec mógłby troszeczkę podziałać, niekoniecznie iść na B4 oczywiście, ale mógłby wyjść. A jak mamy w sycylijskiej możliwość zagrania D5, no to trzeba było zagrać, ale to jest bardzo trudne zagranie, niełatwe. Przypuszczam, że Paweł tę pozycję miał w domu na szachownicy. Robert mógł niestety jej nie mieć. I tutaj właśnie taki ruch spowodował, że Paweł, co zrobił, moi drodzy? Jak atakuje i ma figurę mniej. Znowu zaskoczył. Po prostu wymienił Hetmany. Ja tutaj czarnymi bym bardzo odetchnął, lecz to nie takie proste. Wybicie i po prostu skoczek d4. Zauważcie, skoczek chce zbić na e6 i zbić kolejną wieżę. Pionki mają tu ogromne znaczenie. No, wypadałoby tutaj w tym momencie, moi drodzy, zagrać gońcem na c8. Ja bym tak zagrał. Z miejsca, od razu. Em... No ale to wiecie, to się łatwo zawsze mówi. Król po prostu ruszył na B8, też wydaje się logiczne. Ale jest B3, atak na skoczka. Skoczek wszedł, atakuje wieżę. Wieża tutaj atakuje skoczka. I zbicie, zobaczcie, jak dużo wisi. Zbił piona, atakuje wieżę, ale wieża G1. I koniec końców okazuje się, że tutaj te figury mają problem. Ciekawe, jak zareagować. Lecz jest odpowiedź fajna u czarnych, mianowicie skoczek zagrywa na D5 również z atakiem na gońca. Bardzo dużo taktyki się pojawiło, no ale w tym momencie, moi drodzy, tutaj można byłoby zagrać na c6, zbić wieżę. To trzeba było dokładnie policzyć, lecz Paweł zagrał gońcę. Jeszcze bardziej powiedzmy zaostrzył pozycję. To też jest dobry ruch, jak najbardziej związuje tutaj maksymalnie, a grozi zbicie na c6, grozi zagranie na c6, a grozi zbicie na e4. Mnóstwo gruźb się pojawiło i Robert jeszcze dorzuca do pieca. Zobaczcie, skoczek F4, no ale coś grać musi nie może stać bezczynnie przede wszystkim. Ten skoczek wisi, tu wisi, tu wisi, tu pionek za chwilę wisi, za chwilę tu będzie wisiało na C6. Masakra się zrobiła na szachownicy. No i jak gra Paweł? Paweł wybija gońca z totalną tutaj groźbą. Skoczek wybił na H3. Bardzo ostra pozycja, jak gra Paweł znowu. Wieża wisi oczywiście, wieża G3. Zauważmy znowu, co się dzieje. Tym razem, u białych nic nie podwisa, Jest żadna figura, żaden pion, a atakują one tutaj jeden raz, tutaj drugi raz, tutaj trzeci raz. Pamiętajmy też, że w tym momencie czarne mają figurę do przodu, więc jedną z tych figur, jak stracą, no to. E, powiedzmy, e, tragedii wielkiej nie ma, ale to wszystko zależy, jaka pozycja końcowa powstanie. No i cóż, jak grają czarne w tym momencie? Tutaj król poruszył na B7 z obroną skoczka, i teraz e, zauważmy, że Paweł nie zbił tutaj tego skoczka za darmo. Trochę zastanawiające, ja bym to myślę, że uczynił bez wahania. Tym bardziej, że w pionkach tutaj jest porówno, chociaż tutaj myślę, że gorsza struktura, więcej tych wysp pionowych uczarnych, więc taki ruch na pewno się narzuca i wiąże tutaj troszeczkę tego, e, tę wieżę, tutaj strzela w pionka, ale Paweł miał inną koncepcję. Znowu zamieszał i zbił pionka na E6 z kolejnym atakiem. Wieża zagrała na E8. Moi drodzy, tutaj na przykład jakbyśmy zagrali wieżą na C8, to wieża na B4 jest kompletnie. Eee, kompletnie silna, mówi się kompletnie beznadziejna, ale tak naprawdę tutaj świetnie to stoi i znowu wisi, i tutaj znowu wisi. Wieża C6 nic nie daje, bo jest strzał na D8. Straty materialne byłyby ogromne. Moi drodzy, po tym ruchu wieża zagrała na E8 i kuszący ruch skoczkiem na C5, który nastąpił, zostało wybicie i wieża wybiła na E8. Okazuje się, że to związanie jest bardzo kluczowe dla białych. Bardzo trudno się od tego obronić. Lecz Robert znalazł taką opcję jak skoczek F4. Jasne. Skoczek zmierza do obrony. Wieża na F3, skoczek na G6. Niestety, te figury, no właśnie, e, przeszły do obrony i stoją tak, jakby jeszcze nigdy się praktycznie nie poruszały. Szczególnie, szczególnie tutaj goniec z wieżą. E, no i Paweł tutaj zagrywa takie posunięcia jak szach, król C, C6. Po prostu wymienił te figurki. Dosyć prosta sprawa. I zauważcie, że przewaga jest czarnych ze względu na dwie figury za wieżę. No ale pozycyjnie jest kompletnie beznadziejna. I tutaj Paweł się ładnie doliczył. Jak wygrać, moi drodzy, w tej sytuacji? Jak wygrywać białymi? Zaczynając od tej pozycji. Tutaj można sobie na przykład materiał zatrzymać. Bardzo proszę. I szukamy opcji. Jest to taki ruch na przykład jak h4. Zauważcie, że jak skoczek zbija, to my zbijamy tu, wymieniamy i jakość więcej spokojnie starcza do zwycięstwa. Tutaj król zagrał na c6, poszło h5 i jeszcze takie sprytne zagranie, goniec na e7, bo jeżeli tutaj wieża wybije na h8, możemy zbić z szachem. Król musi odejść, powiedzmy i tutaj skoczek wybija i jeszcze przy nadziei tutaj czarne by były w tej pozycji lecz tutaj wystarczy zagrać. Ten oto sposób i czarne złożyły broń. Partia jest kompletnie wygrana dla białych. E, z tego względu, że jak wybije skoczek, to wybijamy wieżę. No i jak wieża wybija, to oczywiście zgarniamy i jakość więcej wystarcza. Moi drodzy, bardzo piękna partia 18-letniego Pawła Tetzlawa. Życzymy powodzenia zarówno Pawłowi, jak i Robertowi Kępińskiemu Kempi, w drugiej partii. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Sorry za lekkie zacięcia. No, mam nadzieję, że się. Następnym razem poprawię. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.